Cześć! W dzisiejszym materiale chciałbym podsumować zakończone już u nas zbiory pszenicy oraz rzepaku zimego. Powiem o plonach, konkretnych odmian, ocenach w naszym regionie za to ziarno oraz nasiona i właśnie o tym co my planujemy właśnie z tymi naszymi zbiorami zrobić. Zapraszam do oglądania i zacznę od pszenicy o w tym roku mieliśmy tylko jedną odmianę z tego gatunku i jak doskonale wiedzą ci, którzy oglądali przeglądy plantacji, które publikowałem na kanale przez ostatnie miesiące, no to był to oczywiście Aurelius. W dzisiejszym materiale skupiam się oczywiście na takim podsumowaniu i będę mówił o plonach, ale jeśli jesteście ciekawi, jak ta uprawa wyglądała właśnie przez cały ten sezon, no to właśnie zapraszam do... Wspomnianych już przeze mnie przed chwilą przeglądów plantacji, których akurat z pszenicy i z rzepaku nagrałem dosyć sporo. I przechodząc już teraz do tych plonów, no to jeśli chodzi o pszenicę o zimą, w naszym gospodarstwie w tym sezonie wyniósł on około 6,7 tony z jednego hektara. Nie jest to dokładnie nam znana wartość, ponieważ nie wszystko zostało zważone, ale zapełniliśmy silos, w którym co roku jest zresztą pszenica i wiemy z dokładnością, myślę, że do jednej tony, ile się tam jej zmieści. Oczywiście to zależy od również od jej parametrów, które, o których też zaraz powiem. Dodatkowo jeden transport wysłaliśmy już, czy zawieźliśmy na skup, także znam również już parametry naszego ziarna i ten plon myślę, że również. Dość dokładnie mogę oszacować i już teraz o tym powiedzieć, jak sprzedamy całość naszych zbiorów, no to będę mógł ewentualnie jakoś sprostować tutaj ten średni plon, ale myślę, że nie będzie on mniejszy właśnie niż te 6,7 tony z hektara. I właśnie jeśli chodzi o jakość tego ziarna, to przy wilgotności 13,1% uzyskaliśmy białko na poziomie 12,2%, gęstość 79 kg na Hektolitr i liczba opadania 330. Jeśli chodzi o cenę ziarna pszenicy na ten moment, to w naszym regionie jest ona w przedziale od 750, 760 do 860 zł. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak u Was wyglądają zbiory pszenicy, czy udało Wam się już je zakończyć, czy musicie nadal czekać na poprawę aury, aby właśnie ponownie wyjechać. W polu możecie napisać o plonach, właśnie o cenach w Waszym regionie oraz o tym, co planujecie z tym ziarnem zrobić. I przechodząc teraz do rzepaku, zacznę od pola, które było zbierane u nas jako pierwsze, czyli odmiana Murphy. I tutaj ten plon, już to pisałem w komentarzu, jednemu z widzów wyniósł około 3,3 tony z hektara. I to jest najniższy wynik w tym roku w naszym gospodarstwie, tak jak się spodziewałem. Do tego, co mogło o tym zaważyć, przejdę jeszcze za chwilę. Następnie wybraliśmy się na to pole, na którym się właśnie teraz znajduję i tam jako pierwszą zebraliśmy odmianę Tom. I jeśli chodzi o tę odmianę, to muszę przyznać, że dość mocno mnie zaskoczyła, ponieważ średni plon wynosił około 3,5 tony z hektara, co oczywiście nie jest jakimś spektakularnym wynikiem, o którym można by tutaj dużo mówić. No to jednak większa część powierzchni tej odmiany była zasiana pod tym lasem i myślę, że to właśnie to, co rosło wzdłuż tej kukurydzy na zdecydowanie lepszym stanowisku, stanowisku musiało zdecydowanie nadrabiać ten plon. I nawet licząc jakby zbiorniki i wiedząc jakiej długości jest to pole, no to tutaj właśnie na lepszym stanowisku musiałoby chodzić powyżej 4 ton sektara, żeby nadrobić to, co rosło tutaj pod tym lasem. Jeśli chodzi o zawartość tłuszczu w nasionach, zarówno Murphy'ego jak i Toma, tutaj mieliśmy prawie identyczny wynik 43% właśnie olejenia. I przechodząc do mieszańcowej odmiany Dominator, którą mieliśmy tutaj. Jak pamiętają zapewne osoby, które oglądały moje właśnie przeglądy z tego pola. I tutaj plon był oczywiście najwyższy, ale zaznaczam, że to nie tylko ze względu na odmianę, którą zamierzam tutaj reklamować, ale również na, stanowisku, na stanowisko. To było po prostu założone przez nas z góry, że. Ten mieszaniec trafi tutaj na właśnie to najlepsze miejsce, chociaż też było po nim widać, że miejscami wyglądał on nieco lepiej, miejscami trochę gorzej. Średni plon wyniósł 4 tony z hektara. Poziom zolejenia był, na, był nieco wyższy niż przy tych populacyjnych odmianach, ponieważ wyniósł około 43,5%. Jeśli chodzi o powody, przez które mogą wynikać pewne różnice w plonach, głównie jeśli chodzi o, chodzi o tą odmianę Murphy, która u nas w tym roku planowała najsłabiej, no to tak jak już wspominałem w wielu poprzednich materiałach, nagram również film, w którym opowiem o naszych błędach w tym sezonie, aby tak po prostu sobie to podsumować, utrwalić, ale też również dać szansę komuś skorzystać z tej wiedzy, którą ja w tym sezonie pozyskałem. Nie tylko właśnie, jeśli chodzi o te pozytywne rzeczy, ale również o to, co zrobiliśmy po prostu źle, czy można było zrobić lepiej. Jeśli chodzi o cenę nasion rzepaku w naszym regionie, to już tak od 2-3 tygodni jest to cena na poziomie 300 zł poniżej ceny giełdowej na MATIF, czyli jeśli ona na ten moment wynosi około 2100 zł. Złotych, no to na skupie w naszej okolicy, na skupach dwóch właściwie, możemy liczyć na cenę około 1800 zł, czyli po prostu 300 zł poniżej tej giełdy. I na zakończenie tego materiału powiem jeszcze, że jak widzicie, wykonaliśmy na naszym ściernisku po rzepaku już pierwszą możliwie płytką uprawkę, tak aby jeszcze jak najwięcej nasion tego rzepaku miało szansę skiełkować, żeby tych samosiewów tutaj było jak najwięcej, aby po prostu ponownie je zniszczyć i ten Bank Nasion w glebie był jak najmniejszy, bo jak dobrze wiemy, nawet po dwóch, trzech latach potrafi ten rzepak jeszcze nam na kolejnych uprawach wschodzić. Dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Zapraszam do subskrybowania kanału, do komentowania tego filmu, do dzielenia się swoimi uwagami, opiniami. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć, pozdrawiam.